They gon' wanna see me fall, yeah. Talking dollar with my goal, yeah. We gon' run around the globe, yeah. You gon' want that shit from home, yeah. Kawasaki on the road, yeah. Yeah. Nigga wanna see me fall. Stephen Curry, how I ball. Gucci garments and a white 3 on my body. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz. Niggas say they run my hometown. I don't know how I'm the prince here, man. All we talk about is checks. Witam was na mojej pierwszej... Jezu, co ja mówię? Witam was na drugiej zasiadce sezonu 2021. W tej chwili znajduję się na wodnej krainie. Z góry przepraszam, że tak szybko mówię, ale naprawdę muszę się śpieszyć. Mamy tutaj przepięknego amura, mojego życiowego amura. Przed chwilą było branie, znaczy takie ala branie Przepraszam za psa, który szczeka w tle. Ciężko określić, ponieważ nastąpiło ono z 340 metra. Ogólnie tam kładę, na takiej odległości kładę swoje zestawy. Dlatego te brania nie są takie dokładne. Dlatego pokazuję wam tego amura. Niestety jestem sam, nie mam mojego taty. Ciężko mi to ogarnąć wszystko. Jeszcze muszę wypływać na dosyć odległe dystanse. Piękny amurek. Jeden karpik już czeka w slingu. Amura niestety w slingu nie przechowam. Oto i on. No niestety i ze swoim życiowym amurem nie będę miał zdjęcia, bo nie mam co mi zrobić. To jest właśnie złośliwość rzeczy martwych. Piękny, piękny. Mam nadzieję, że to dobrze wychodzi, jak nie to przepraszam, ale nie poradzę nic. Do zobaczenia za chwilę. Dobrze, miałem wywozić. A tu proszę bardzo, mamy branie. Ładnie chyba pojechał, no wysuwał żółkę z kołowrotka nieźle, także siedzi, to już musi siedzieć w takim razie. To już musi śpić ryba. Dobra, już tak na kolanach ją wychował. Wiatr, tragedia. No to najdalsza wędka. Tam bodajże 345 metr, także srogo. Odpycha mnie wiatr. No, odebranie go w tym wietrze to będzie dramat. Siedzisz. Ty żeś tak walczył. Taki pizdryka tak walczył. Źle wyrzuciło. Mamy problem. Jest taki wiatr, że nie byłem w stanie dopłynąć do mojego brzegu. Nie chciało go skontrować nawet. Ja pierdolę. Dobra, no nic, to niech tu będzie. Spróbuję się odwrócić i może się uda. Dobra, już się odbiłem, ale ja pierdzielę, no. Po prostu niemożliwe warunki, niemożliwe. Co to jest, żebym ja nie był w stanie z rybą do brzegu dopłynąć? Teraz na piątkę ponton i grzejemy. Dobra, tak widzicie, o tutaj piesek biegnie. Przeżyłem, albo że tak powiem, był moment, że brązowe plamki zaczęły się pojawiać na moich gaciach. W dużym
skrócie mówiąc, ponieważ wziął mi karp, udało się go doholować. Taką dwunasteczkę mu daję. No wiadomo, karp z podbierakiem stawiają opór. No nie wiem, może tutaj nie widać, jak ten wiatr wieje, ale na wodzie jest istny horror. No i wepchnęło mnie aż tam te trzciny, tam daleko, aż nie wiem jak. Później, no ale na szczęście udało mi się zachować zimną krew i nie panikować, odepchnąłem się tam wiosełkiem. No już na piątce wróciłem, ale tutaj tak wieje, znaczy wy tego pewnie nie widzicie, że nie byłem w stanie na piątce nie byłem w stanie dopłynąć do mojego pomostu, także musiałem wędki jeszcze składać, żeby jak najmniejszy opór stawiać, podbierak jeszcze złożyłem. Ja sobie to wyjmę oczywiście i sobie wywiozę. Ponton na razie tu zostawię, bo nie ma sensu teraz wypływać. Już wolę do brzegu doholować, trochę się pomęczyć i do brzegu doholować, niż się narażać na dramat, nie oszukujmy się, no to jest dramat. Później mój tata przyjedzie, wyciągniemy sobie ten pompon, ponton, napompujemy go jeszcze dokładnie i jakoś to będzie. No ale karpik był. No niezła sytuacja, niezła. Zatem pokazuję wam rybę, która wzięła już po mojej katastrofie pontonowej. Nie jest to największa ryba tej zasiadki, jest mniejsza od tego amura, ale pełnołuski, mój pierwszy pełnołuski w tym sezonie. Bardzo ładny. Dwie wcześniejsze rybki widzieliście, w sumie jest to piąta ryba tej zasiadki. Jedna wypuszczona z pontonu, w tragicznych okolicznościach. Dobra. No piękny. Ogólnie przyjechał do mnie też tata, także teraz będziemy łowić we dwójkę, już nie będzie dochodziło do takich tragicznych sytuacji i zostały nam jeszcze dwie doby, także może coś się uda wyhaczyć jeszcze fajnego. Widzimy się później. Mgła. Pan nie pojechał. A jak? Pojemy? No. You're gonna be my lover tonight. I take you with me. But if I left, then it made no sense. And you tell your friends and they hold your hands, baby. Never mind. But if I left, then it made no sense. And you tell your friends and they hold your hands, baby. Never mind. Teraz, dobra. To będzie ten moment. Jest aż kurde. Chciał wyjść. Dobra. Izryk. No zobaczymy. Ale tam posłucham. Dzięki. Pokazujemy tą piękną rybkę, której wyholowanie kosztowało nas sporo pracy. 300 iluś metrów. Wypływaliśmy po nią, zresztą będziecie widzieć. Jej waga jest odwrotnie proporcjonalna do radości, którą mi sprawia, bo to jest moja pierwsza rybka w tym roku. Ale za to jaki piękny tutaj lampasik. Teraz już może być tylko lepiej. Dobra, widzimy się później. Ładnie. Ostatnio.
Tak. Najprawdopodobniej porwało nam jeden stojak. Jak widzicie, warunki są ciężkie. Jestem tutaj drugi raz i z tego co widzę, no to ładnie potrafi tutaj zawiać. No teraz, jak wczoraj skończyłem w tamtych ścinach, to teraz bym pewnie skończył tam. Gdzieś. Szczęście w nieszczęściu, nic nie bierze, pogoda się odwróciła. Wczoraj było w dzień Eldorado, dzisiaj nie. Może za to w nocy będzie, zobaczymy. Znaczy tata złowił tą małą rybkę o 6 rano, później cisza. No musi się trochę uspokoić, bo na razie się nie da ani łódką wypłynąć, a pontonem to już w ogóle. Także zobaczymy. Dobra, jedziemy. Sawi w akcji. Która godzinka? Prawie 18, za 15. Reszcie pojechał. Amur. Piękny amur. No, idź po podmiar. Piękny amur. Będzie szalał. Zapewne będzie szalał. Jak go za pierwszym razem nie podbiorę, to pewnie... Nie, zeszkaj. Już odłóż ten aparat. Spokojnie. Się pokażę tego dziabla. Co ty mówisz? No. Kuźma następny jedzie? No jedzie, jak nic. To odłóż aparat, wyłącz aparat, ja podbiorę tego. Dobra. Gonna be my lover tonight. I take you with me. What if I left any made no sense? And you tell your friends and they hold your hands, baby. Never mind. What if I left any made no sense? And you tell your friends and they hold your hands, baby. Never mind. Dobra. Pura trwa. Pała masakryczna, nie pozwala nam wypływać, nie pozwala nam wywozić kolejnych testów, ale te, które były ustawione, zaowocowały. Mamy pierwszego, już drugiego amurka. Nieco mniejszy. No i taki piękny amurek. Co tu można mówić? 13 kilo. Cieszy, jak nie wiem, prawie cała noc, cały dzień był bez pika, teraz raptem dwie wędki naraz się wyzwały. Dobrze, pokazuję wam jedną z dwóch ryb, które wzięły dosłownie na przestrzeni 15 minut. Taty ładny amur. Znaczy one, te dwie ryby, tak holowaliśmy połowę ja, połowę tata, obydwie. Także, ale jednak uznaliśmy, tata jeszcze nie ma w tym sezonie amura, także uznaliśmy, że amur będzie jego, a mój będzie wełnouski, którego za chwilkę zobaczycie. Ogólnie był przestój około kilkunastogodzinny. Szczerze mówiąc, to troszkę się zdziwiłem, ponieważ wczoraj od 8 rano do 16 udało się złowić 5 sztuk. Dzisiaj o 6 rano jeden odjazd, ten mały lampasik i troszkę przerwy ze 12 godzin. I teraz w okolicach 18 właśnie przywaliły dwie kilkunastokilogramowe ryby. Piękny pomuski. Największy karpik tej zasiadki, karpik,
Amur jeden był większy. Bardzo charakterystyczna ryba. Wydaje mi się, że po przejściach, jeśli chodzi o tego garba. Ale piękny jest, piękny. Jest to bodajże ósma ryba tej zasiadki, także fajnie. Bardzo, bardzo zależało mi, żeby w tym roku zrobić taki mini rewanż po zeszłorocznej porażce, nie oszukujmy się. I złowić kilka fajnych rybek. No i na razie się udaje, zostajemy jeszcze do jutra, więc trzymajcie kciuki. Been making a whole lot of changes. Wrote a song about that, you should play it. I get scared when I walk on these stages. I look at the crowd and see so many faces. Yeah, that's when I start to get anxious. That's when my thoughts can be dangerous. That's when I put on my makeup and drown in self-hatred. Forget what I'm saying and... Where the beat go? Oh, ain't that something? Drums came in, you ain't see that coming. Hands on my head, can't tell me nothing. Got a taste of the fame, it'll pump my stomach. Throw it back up like I don't want it. Wipe my face, clean up my vomit. OCD trying to push my buttons, I said don't touch it. Now y'all done it. To już ostatnie chwile naszej zasiadki na wodnej krainie. O, ciężka to była zasiadeczka. Nie rozpieszczała nas wodna kraina, co już chyba staje się tradycją. Wichura, huragan wręcz można powiedzieć. Białe grzywy nie pozwalały nam za bardzo wywozić zestawów, ale to co się udało zrobić, to oddzięczyło nam się pięknymi rybami, szczególnie na sam koniec. Pokazuję wam moją ostatnią chyba na tej zasiadce rybę. Jest przepiękna, ale to co pokażę później Xawiery, to już drżycie narody. Szybciutko. Drugi największy karp zasiadki. Po tym, którego za chwilę zaprezentuję. Taki grubas piękny. Naprawdę, ryba marzenie po prostu. Pokazuję wam największą rybę tego sezonu aktualnie. Jest to karp. Jest większy od tego mojego amura, który się okazał być moim PB. Jest to ogólnie największa ryba, jaką tutaj w życiu złowiłem na wodnej krainie. Przepiękny kaban, niecałe 17 kilo, taki siny, wziął w nocy, już go wam pokazuję. Za chwilę opiszę na jakie przynęty, ogólnie taktykę wam opiszę całą. Piękny jest. Takimi dwoma zasiadkami sezon to ja mogę co roku rozpoczynać, się nie obrażę. 12 ryba tej zasiadki. Nigdy w życiu bym nie przypuszczał, że będzie aż tak dobrze. Do zobaczenia za chwilę. Nasza druga zasiadka sezonu 2021 dobiegła końca. Jak sami widzieliście, udało się pięknie połowić. Nie ukrywam, że od początku tej zasiadki, a nawet przed zasiadką, nastawienie było bojowe, było bardzo bojowe. Bo nie ukrywam, że chciałem się trochę zrewanżować na tej wodzie za to, jak bardzo dostaliśmy po dupie w tamtym roku. Może nie pod względem karpiowym, ponieważ kilka brań się udało wypracować, aczkolwiek pod względem przede wszystkim warunków atmosferycznych i doszły do tego bardzo głupie błędy, moje błędy, przez które straciliśmy 2-3 ryby. No ale wiadomo, no, człowiek uczy się na własnych błędach. Na szczęście uniknąłem tych błędów teraz. No i udało się złowić bodajże 12 sztuk pięknych ryb w 2,5 doby. Także największa niecałe 17 kilo, także po prostu coś pięknego, no coś pięknego. Ale przejdźmy do taktyki. Zacznijmy od rzeczy, wydaje mi się, że najważniejszej, czyli lokalizacji. Wszystkie trzy pierwsze miejscówki, które wytypowaliśmy, jeszcze zaznaczę, że łowiliśmy na 3 wędki, nie 6. Ponieważ uważam, że łowiąc na takiej odległości we dwójkę, nie byłoby szans ogarnąć 6 wędek, nie było szans. Dlatego łowiliśmy na 3 i raz ja, raz tata. No tata jak później dojechał, bo na początku przez pierwszą dobę nie było mojego taty. No ale dobrze, wytypowaliśmy 3 miejsca. Pierwsze na dystansie 303 metrów, drugie 333 metrów, a trzecie 343 metry. Także śmiesznie się ułożyło, ale każda miejscówka dała po 4 ryby, naprawdę. Każda miejscówka dała po 4 ryby, jak tak patrzę.
Także czas poświęcony na czas poświęcony pierwszej nocy, ponieważ dojechaliśmy tutaj bardzo późno, około 12 nocy wywieźliśmy zestawy. Po ciemku tutaj musiałem się napływać, także wydaje mi się, że czas poświęcony właśnie tej pierwszej nocy na szukanie fajnych miejscówek po prostu odpłacił mi się pięknymi rybami. Jeśli chodzi o charakterystykę dna, to nie występuje ona tutaj. Aczkolwiek sugerowaliśmy się tym, żeby położyć zestawy na jak najtwardszych miejscach. Właśnie zauważyliśmy, że tutaj przy brzegu, załóżmy do tych 250 metrów, jest dosyć dużo mułu, a właśnie gdy przekroczy się pewną granicę, właśnie tam na to stronie nam fajnie pokazywało, robiło się twardsze dno, mniejszy namułek i tam właśnie kładliśmy zestawy. A co do zestawów, jeśli chodzi o zestawy, to miałem branie na dwa rodzaje przyponów. Pierwszy Ronin Rig z truskaweczką pojedynczą Holland Bajca 12 mm, a drugi zaś to był taki bałwanek, ale bardziej grzybek taki, czyli 16 mm Strawberry Sweet Sensation. To jest kulka tak naprawdę zanętowa, ale nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby używać jej jako przynętę i podpięty połóweczką popka tą właśnie Strawberry Fluo. I właśnie te przypony dały mi najwięcej ryb. A jeśli chodzi o zanętę, to nęciliśmy garstkę orzechów szła, kilka pociętych kulek, nie za dużo, bo jednak jak przejechaliśmy, to woda miała 6,5 stopnia, ponieważ wcześniejszy tydzień był zimny, także to nie jest jeszcze ta woda na tyle ciepła, by tutaj sypać dużo. Dlatego myślę, że około 300 gram, bo jednak 40 hektarów wody to jednak troszkę trzeba. Dlatego 300-400 gram to był maks, mi się wydaje. A może nawet mniej. No ciężko określić, nie ważyłem. No i cóż, wydaje mi się, że to wszystko. Aczkolwiek jakbyście mieli jeszcze jakieś pytania, to piszcie albo w komentarzach, ale najlepiej przez Messengera. Nazywam się Ksawery Kamienik, na pewno znajdziecie mnie na Facebooku. I tak naprawdę to już żegnam się z Wami i widzimy się na kolejnej zasiadce. Na Miłoszewie. Do zobaczenia.